Pożar wybuchów w budynku przy ulicy Drzymały w Lubinie. Dyżurny zadysponował trzy zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubinie. Po dojeździe kierujący działaniami ratowniczymi rozpoznał, że doszło do pożaru mieszkania. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, odłączono dopływ prądu. Do mieszkania podano jeden prąd wody przez klatkę schodową na palące się wnętrze tego mieszkania. W mieszkaniu na szczęście nikogo nie było. Sąsiedzi zdążyli ewakuować z klatki jeszcze przed przyjazdem służb. Podczas tych działań również przewietrzono klatkę schodową oraz mieszkanie. Przy wykorzystaniu dostępnych urządzeń pomiarowych dokonano pomiarów celem wyeliminowania szkodliwych substancji. Przyczyny wybuchu ognia ustali biegły z zakresu pożarnictwa.